jednej strony może to wynikać z takiego przyspieszenia tempa życia, z tego, że gdzieś na przestrzeni ostatnich 20-30 lat jednak mamy duży rozwój takiej cyfryzacji środowiska, więc jesteśmy ciągle przebodźcowani, cały czas docierają do nas nowe informacje, co jeszcze te 20-30 lat temu było w znacznie mniejszym stopniu dostępne. Więc możliwe, że to może wpływać, że jakby jest takie stałe przemęczenie organizmu. Jednocześnie rosną pewne oczekiwania, wymagania wobec ludzi, więc to taki tempo życia i stres z pewnością się przyczyniają. Z drugiej strony mówi się też o tym, no, że może to wcale nie jest tak, że rzeczywiście jest tych zaburzeń więcej, tylko może wcześniej nie były wystarczająco dobrze diagnozowane. Myślę sobie, że staje się takim tematem tabu ze względu na obawy o to, że zostanę odebrany jako ktoś gorszy, wariat, ktoś nieprzewidywalny, co jest oczywiście stereotypem. Z pomocy psychologicznej korzystają bardzo różne osoby i z zaburzeniami psychicznymi, i bez zaburzeń psychicznych, i w ramach jakiegoś samorozwoju czy rozwijania swoich kompetencji. No jednak w głowie takiej osoby gdzieś stereotypowo czasem pojawia się takie, a może lepiej nie mówić. Depresja jest zaburzeniem nastroju, długotrwale utrzymującym się. To jest istotne, że większość objawów depresji tak naprawdę to są elementy, które występują też u osób zdrowych, tak? Czyli na przykład poczucie smutku, długotrwale utrzymujące się, czy jakieś takie zniechęcenie, spadek energii. Więc takim kryterium, które różnicuje to, czy to jeszcze jest tylko przygnębienie, czy już depresja, często jest nasilenie tych objawów i długotrwałość ich utrzymywania. Depresja to jest taki stan, kiedy od co najmniej 2 tygodni przez większość czasu utrzymuje się obniżony nastrój, spadek możliwości czerpania przyjemności z tego, co do tej pory było przyjemne, czy też takie zmęczenie fizyczne, spadek energii, spadek motywacji. Na pewno taką rzeczą, której nie potrzebują osoby w depresji, to komunikaty typu weź się w garść, bo to w ogóle nie pomaga. Natomiast to, co może być pomocne, to na pewno zachęcanie do aktywności, do wspólnego spędzenia czasu, po prostu wsparcie, pobycie z kimś, pokazanie, że fajnie się z nim spędza czas, bo w depresji akurat łatwiej jest nam myśleć o tym, co jest negatywne i zaniżać swoją wartość. Więc trochę takich pozytywnych sygnałów z otoczenia może być jak najbardziej wspierające. Natomiast jeżeli już rzeczywiście u kogoś podejrzewamy, że te objawy przyjmują nasilenie depresji, no warto po prostu polecić skorzystanie z pomocy specjalistycznej. Studentów Uniwersytetu Śląskiego oczywiście zapraszamy do Biura Wsparcia, właściwie to do Centrum Obsługi Studentów. Mamy tutaj dostępną, bezpłatną pomoc psychologiczną dla studentów. Natomiast jeżeli osoba nie byłaby naszym studentem, to oczywiście może skorzystać z pomocy na NFZ albo prywatnie.